Siemanko, z tej strony Bonkol, po raz trzeci już witam was w kolejnym odcinku. To jest już trzeci odcinek z Kalambur i dzisiaj kalambury, moi drodzy, po raz kolejny na live'ie. Wszyscy się witają, jest bardzo miła atmosfera, bo jak ktoś jest niemiły, to my go od razu tutaj temperujemy odpowiednio. Bardzo prosta zasada. Ja mam tutaj karty, żeby ktoś nie powiedział, że sobie z głowy głupie hasła tutaj wymyśliłem. To mam już taką grę imprezową, na której są hasła. Ja coś maluję i ja potem oglądam, kto na czacie pierwszy zgadł. Więcej nie trzeba tłumaczyć. Okej, moi drodzy, mam hasło, stawiam je tutaj i lecimy. Aha, bo jeszcze potrzebuję tutaj wpisać. Dobra, musimy wpisać to hasło. Okej, moi drodzy, teraz będzie trzeba wpisać poprawnie hasło. Dwuczłonowe, to wam podpowiem, ale będzie trzeba wpisać poprawnie, więc zobaczymy, kto poprawnie wpisze. No takie są zasady, w kalamburach na kurniku też są takie zasady, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej, lecimy. Jak go namalować? Ja nie wiem, jakie on miał włosy. A, bo on miał takie włosy. Dobra, Johnny Bravo, Black Box, kurde. Jakie miał włosy Johnny Bravo? Ja muszę to zobaczyć. Czekajcie. Johnny Bravo. Aha, on miał inne włosy. Oh my god, dobra, on miał takie włosy. Oh my god, dobra, to już wszystko wiem. On miał Czekajcie, bo ja chyba coś wylałem tutaj. I to był syrop mój na gardło. I to jest bardzo niemiła informacja. Dobra. To był Johnny Bravo. Johnny Bravo ma takie włosy. Tak? O, tak miał włosy. Jak ja bym tak zrobił, to każdy wie, że to jest Johnny Bravo, kurde. Mogłem tak namalować. Dobra. To niestety się nie udało. Lecimy. To był fail. To był fail na początku, ale ktoś zgadł. Ktoś zgadł. Okej. Kolejne hasło. Może nie, może inne. No dobra, spróbujemy. Spróbujemy, czekajcie, muszę wpisać hasło. Okej. Jedziemy. Wszyscy gotów? To lecimy. No. Kto to jest, moi drodzy? Gustlik! Dokładnie to był Gustlik. Hiszo. Moi drodzy, czemu ktoś napisał Gustlik? Jaki Gustlik? Gustlik to był. Tak, Hiszo, dobra. Hiszo dostał punkt. To lecimy dalej. To był Gustlik. To był pancernik. Aż się,
Aż mi choroba wróciła. Okej. Lecimy. Kurczę, jakbyście widzieli te nazwiska. Okej, to jest proste. To jest proste akurat. To jest bardzo proste. Lecimy. Kot w butach. Tak. Dobrze, moi drodzy. Dokładnie, kot w butach. Wołowina z kurczaka. Wołowina z kurczaka, moi drodzy. Pierwszą osobą wołowina z kurczaka. Napiszemy sobie wołowina. Akurat, no. Akurat wolałbym wołowinkę niż kota. Ale co zrobić? Mamy kot w butach. Okej, kolejne hasło, moi kochani. Kolejne hasło to jest... nie będę malował takich rzeczy. To też jest brzydkie. To jest okropne. To może być dobre. To malujemy. Lecimy. Uwaga. Kurde, jak namalować? Trzeba dokładnie napisać, moi drodzy. Okej. Snoop Dogg! Dokładnie, Snoop Dogg. Adek. Adek, poprawnie, moi drodzy. Adek. Jeszcze tu takie łańcuchy tam, ale akurat od Snoop Dogga to tak nie bardzo jest widoczne. Ale wiadomo, że Blancik, Smoke Weed Every Day. Kto tam zgadł jako pierwszy, powiedziałem? Nie, już ktoś prędzej, moi drodzy. Adek, dobrze, Adek. Adek, ty jesteś jednak, kurczę, agentos. Moi drodzy, jeżeli ktoś w ogóle to ogląda na YouTubie, to zapraszam na Twitch TV Bonkol. Ja tutaj streamuję prawie codziennie w godzinach takich porannych, czasami wieczorami, także wpadajcie. No i nie ma się co wstydzić, nie ma się co wstydzić. Jak widzicie, tutaj niektórzy też nie wiedzą, kto jest kim. O, to będzie dobre. Ja sobie tylko sprawdzę, w jaki sposób... Ja to w Google zobaczę, czekajcie. Ja muszę sprawdzić... Aha, okej, okay, to już wiem jak. Bo była charakterystyczna rzecz, którą chcę sobie... Okej, okay, tutaj. Dobra, mamy. Uwaga, moi kochani. Uwaga teraz. No nie wierzę. Musicie zgadnąć. Musicie zgadnąć. Hello Kitty! Dokładnie, orzechowa. Orzechowa. Hello Kitty. To taka kartka, moi drodzy. Taka kartka jest najważniejsza. Bo na początku kota to każdy zna, ale Hello Kitty to jednak było najważniejsze. Okej. Okay. Tylko ja właśnie musiałem sobie wygooglować, bo się bałem, że tą kokardkę jakoś w ogóle tak mi się coś kojarzyło, że charakterystyczny jakiś symbol ma właśnie. O! Kolejna fajna postać. Kolejna fajna postać. Okej. Okay. Moi drodzy, nie używamy polskich znaków, bo czasami... żeby szybciej było, żeby szybciej było. Uwaga, uwaga. Teraz, patrzcie.
Jedziemy. Uwaga, jak to ktoś zgadnie. Źle to jest namalowane. Jeszcze raz. Czasami tak jest. Jeszcze mi się nie zdarzyło zmazać wszystkiego, ale okej, jeszcze raz spróbujemy. Dobra. Kubuś Puchatek? Adek! Serio? Kubuś Puchatek? Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, że to zgadłeś już. Kubuś Puchatek, dokładnie. Adek po raz... Moi drodzy, Adek już ma 2 punkty po raz pierwszy. Bo to był słoik z miodem. To był słoik z miodem, a Kubuś Puchatek wiadomo, że jest łasuchem. Okej, lecimy. Dobra, teraz namalujemy kolejną postać. Ale nie namaluję jej... dobra, zobaczymy tak troszkę od innej strony. Żeby nie było zbyt prosto. Okej, wpisałem teraz hasło i lecimy. Namalujemy teraz tak z tej strony. Dobra. No i co? Kto to będzie? Kto to będzie? Trzeba wpisać pełne imię i nazwisko, moi drodzy. Mariusz Pudzianowski! Siema, siema! To jest właśnie zwycięzca. Siema, siema! Poprawnie wpisał. Mariusz Pudzianowski, dokładnie. Spacer farmera, więc siema, siema, wygrywa. Siema, siema, napiszemy sobie siema. Siema, wygrywa. Okej, lecimy, kolejne hasło. Kolejne hasło. No, to namalujemy, bo to można oczywiście na różne sposoby namalować. Więc ja będę swoim sposobem. Okej. Jedziemy, kolejne hasło. To nie był Usain Bolt. Dobra, uwaga. Teraz sprawdzimy. Kurczę. No dobra. To będzie drastyczne. Uwaga, jedziemy teraz, bardzo ważne rzeczy. Kuba Rozpruwacz! Kuba Rozpruwacz, moi drodzy! Lukebot! Lokebot! 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 Kuba Rozpruwacz, dokładnie! To był Kuba Rozpruwacz, moi drodzy! On tutaj wszystko, jak widzicie, potrafi rozpruć. No dobra! A to zrobimy tak... Okej, to jest też fajne hasło. Już nie na czasie, ale... Lecimy. Kolejne hasło, moi kochani. Uwaga! Dobra, mam.
Uwaga, teraz jest ważne. Nie, 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 moi drodzy, używamy polskiego, polskiej nazwy używamy. Wielki brat, dokładnie, nie Big Brother, tylko Wielki Brat. Nukleo, ale rozumiem, że może być tutaj... Rozumiem, że niektórzy od razu pomyśleli Big Brother, a nie Wielki Brat. To nie jest sisiak, to nikt nie sika na nich, nie, nie, nie. To są kamery, tam byli ludzie, którzy są obserwowani. Dobrze, moi drodzy, to był Wielki Brat. Osoby, które powiedziały Big Brother, to też generalnie zgadły. I nie będę tutaj wyłaniał zwycięzcy, no bo nie pomyślałem nad tym, że faktycznie ktoś może podać angielski tytuł, znaczy ten oryginalny tytuł. Dobra. Kolejny, moi drodzy, kolejna osoba. O nie, takich osób to nikt by nie zgadł. O matko, chociaż, o, to ktoś zgadnie, ale to trzeba już dobrze napisać. Okej. Uwaga, teraz zobaczymy, kto zgadnie. No? Kto zgadnie? Miley Cyrus, dokładnie, Kamciuk! Miley Cyrus, moi drodzy. Miley Cyrus. Dokładnie. Pierwszą osobą był Kamciuk. 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 Rocky Balboa, to nie był Rocky Balboa. Lecimy. Kolejna osoba to... Czekajcie, bo tu już się powtarzają. Nie, nie, nie. To są czasami tacy polscy aktorzy tutaj, których... Dobra, to będzie dobre. To będzie dobre, ale ja jestem ciekaw, kto to zgadnie. Nie trzeba polskich znaków, powtarzam. Czyli już wiecie, że jest jakiś polski znak. Dobra, uwaga! To jest źle zrobione. Światowid! Tak, Kamciuk! Moi drodzy, Kamciuk po raz kolejny. Kamciuk w tym momencie razem z Atkiem. Światowid, dokładnie, to był Światowid. Nie wiem, jakie tam są. Jak wygląda Światowid w ogóle, czekajcie. Światowid. Jak to wygląda dokładnie? No, to. Prawie, że mi się udało. Prawie, że mi się udało. No, jakaś tam twarz była i tak dalej. Jak ktoś nie wie, to pozdro. Okej. Lecimy. Kolejne hasło. To będzie dobre. To już tutaj nie musicie tutaj kombinować ze znakami. Uwaga.
Nikt nie zgadł? Rumcajs, tak jest! Daro XD! Czy Daro wygrał? Ale to w poprzedniej rundzie, moi drodzy. Daro XD wygrał. Rumcajs to był, dokładnie. On jeszcze kasztanami chyba strzelał, dobrze mówię? Broda? Czy Rumcajs kasztanami strzelał? A, brody już nie ma, poszedł sobie. Dobra, ostatnie hasło, moi kochani. Ostatnie hasło to był Rumcajs. No. Dobra, ostatnie hasło, uwaga. Kto teraz zgadnie jest najlepszy? Tylko to już jest trudne. Powtarzam, trzeba wpisywać pełne nazwy. Imię, nazwisko, na przykład. Uwaga. To ja tak zacznę, żeby od razu nie zgadli. Kto to może być? Fred Flintstone, jaskier! Dokładnie, to był Fred Flintstone! Tak, moi drodzy, jabadabadu! Dobra, moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli wam się spodobało takie malowanie, to łapka w górę. Wszyscy piszą jabadabadu teraz na czacie i w komentarzach. I ja wam dziękuję, miłego dnia wam życzę, miłego weekendu, jak to przed weekendem wrzucę. No, trzymajcie się wszyscy, papa, miłej zabawy, do zobaczenia na live i na YouTubie, cześć! Jabadabadu. Dobra. Okej. Dobrze, moi drodzy, my musimy kończyć już. Orzechowej do listy nie dopisałem. Dobra.